Zapisałam takie zwariowane wyrażenie. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i obliczenia tego na kartce. Jeśli oglądałeś poprzedni film, to znasz już pewien sposób, spróbuj. Ponownie, liczby są zapisane w różnych formatach. Tutaj mamy ułamek dziesiętny, tutaj mamy dwa ułamki zwykłe i tutaj procenty. Tym razem najłatwiej będzie nam zapisać te liczby jako ułamki zwykłe. Dlaczego nie wybrałam ułamków dziesiętnych, tak jak w poprzednim filmie? Dlatego, że tutaj mam ułamek 4 trzecie. Jest to ułamek dziesiętny nieskończonookresowy i nie przyda nam się w takiej formie do obliczeń. Zatem zamienimy 79 setnych w ułamku zwykłym to 79 dzielone na 100. Następnie mam dwa ułamki zwykłe, które przepiszę. To jest minus 4 trzecie odjąć 1 druga i dodamy do tego 150%, a 150% to 150 setnych, bo procent to inaczej na 100 przez 100, czyli 150 przez 100, 150 setnych. Aby dodawać i odejmować ułamki zwykłe, powinniśmy mieć wspólny mianownik. Jaki będzie wspólny mianownik dla tych liczb? 100, 3, 2 i 100. Zastanów się chwilę, jaki tu może być wspólny mianownik. 100 nie może być wspólnym mianownikiem, bo nie rozszerzymy trójki do mianownika 100. Wspólnym mianownikiem będzie 300. Wspólnym mianownikiem będzie 300. I spróbujmy. 300. Ze 100 robimy 300, mnożąc przez 3, czyli 79 też muszę pomnożyć przez 3. Zrobię to na boku. 79 razy 3, mnożenie pisemne przypomnimy. 3 razy 9 to jest 27, 2 przenosimy, 7 razy 3 to 21 i 2, 23. Czyli to jest 237, 3 setnych odjąć. Tutaj chcemy wpisać 300. Z trójki robimy 300, mnożąc przez 100. 4 razy 100 to 400. Inny sposób to po prostu dopisanie dwóch zer na dole i dwóch zer na górze. To to samo co mnożenie przez 100. I teraz minus 1 druga, rozszerzamy do ułamka o mianowniku 300. Dwójkę muszę pomnożyć przez 150, czyli jedynkę też mnożę przez 150, czyli to jest 150. I ostatni ułamek. Na dole ma być 300, czyli ze 100 robię 300 mnożąc przez 3. 150 razy 3 to 450. Mam teraz jeden wspólny mianownik, jest to 300. Zatem mogę zapisać wszystko na wspólnej kresce ułamkowej. Wspólny mianownik to 300 i teraz zapiszmy. To jest 237 odjąć 400. Odjąć 150, dodać 450. Wykonujemy dalej obliczenia. To się równa. Przepiszmy na razie mianownik. To będzie równe 300. Pierwszą liczbę też przepiszę. Nie chcę odejmować 237 odjąć 400. Chcę zostawić to problematyczne obliczenie na później. Mogę minus 400 odjąć od 150. Wykonam działanie. Minus 400 minus 150 to jest minus 550. I tutaj mam dodać 450. Trochę robi się ładniejsze to wyrażenie. 237 nadal jest takie problematyczne, to ja sobie przepiszę. Minus 550 dodać 450 to jest minus 100. To jest minus 100. I teraz zobacz, 237 odjąć 100 to jest 137, 300 przepisuję, zatem wynik to 137 3 setnych.